Kiedy umiera nasza najbliższa osoba, ból i smutek pozostaje z nami na długo. Czas żałoby każdy przeżywa na swój sposób. Jedni uciekają w pracę, inni rozpamiętują wspólny czas i nie potrafią powrócić do rzeczywistości. Nie radzą sobie z tym bólem, nie potrafią sobie pomóc, a często też nie przyjmują tej pomocy od innych. Jak i czy wspierać takie osoby, jak mądrze pomagać i jak uświadomić im, że szukanie pomocy u specjalisty w takim wypadku to nic złego? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w dzisiejszym programie. A moim gościem jest dzisiaj pani Marta Boczkowska, psycholog kliniczny. Witam panią serdecznie. Dzień dobry państwu. Pani Marto, tak jak było powiedziane na wstępie, żałobę każdy przeżywa na swój sposób. Można chyba powiedzieć, że tyle ile osób, tyle różnych sposobów radzenia sobie ze stratą osoby najbliższej. Tak, zdecydowanie można tak powiedzieć, że żałoba jest przeżywana w sposób bardzo indywidualny. Jest to taki proces, który wiąże się z doświadczeniem kryzysu. A kryzys dla człowieka jest zaburzeniem równowagi, takim momentem, który można powiedzieć, że jest to wydarzenie sejsmiczne, takie podobne do wybuchu wulkanu, które rujnuje nam pewne fundamenty, na których jesteśmy zbudowani, wszystkie nasze przekonania na temat siebie, świata społecznego pod wpływem tak poważnego kryzysu są, no dalece mówiąc, podważone. Jedni ludzie w czasie żałoby płaczą, inni nie mogą płakać. Jedni uciekają w pracę, inni zamykają się w domach. A czy jest jakiś sposób na radzenie sobie z żałobą, który dla naszej psychiki jest jak gdyby najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem? Na początku chciałabym, żeby wybrzmiało, że każda z tych reakcji jest reakcją normalną. Skoro jesteśmy w kryzysie i właśnie doświadczyliśmy takiego wydarzenia sejsmicznego, to jest to dla nas wydarzenie nienormalne. Sytuacja jest nienormalna, więc każda reakcja na tą sytuację jest reakcją normalną. A jeżeli mielibyśmy tak psychologicznie grupować style, strategie radzenia sobie z żałobą, które są najlepsze, to na pewno te, które są związane z korzystaniem ze wsparcia społecznego. Mówi się, że wsparcie społeczne i właśnie umiejętność korzystania jest takim jednym z najlepszych zasobów, które pozwala szybko wracać do równowagi. A czy jest jakiś bezpieczny czas, okres na przeżywanie żałoby? Jako psycholog nie do końca lubię takie klasyfikacje. Na pewno nie mamy takiej klasyfikacji czasowej, która mówi, że określony czas wiąże się z patologizacją żałoby. Można powiedzieć, tak bardziej generalizując, że żałoba trwa około roku. To znaczy przeżycie samotnie, bez tej najbliższej osoby, która zmarła, całego roku, wszystkich świąt, takiego zatoczenie takiego cyklu życia, pozwala jakoś rekonstruować życie, wracać do równowagi. Ale jeśli trwa to trochę dłużej albo krócej, to nie jest to patologia. Nadal może być to norma. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, że mamy obok siebie taką osobę, jak wspierać osobę właśnie w żałobie? Myślę, że domeną naszych czasów jest takie nadmierne diagnozowanie i doszukiwanie się problemów tam, gdzie ich nie ma. Cierpienie związane z żałobą jest, tak jak powiedziałam, normalne. I najważniejsze jest mądre towarzyszenie, takie aktywne po prostu bycie, przyjmowanie wszystkich reakcji jako tych normalnych i właśnie wytrwałość w tym towarzyszeniu. Na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z osobami, które straciły osoby najbliższe? Sygnały dla nas niepokojące, że coś złego może się dziać właśnie z tą osobą. Pewnie mnie pani pyta o takie czynniki ryzyka, że faktycznie jest tak, że może dojść do takich sytuacji bardzo niepokojących. Rozumiem, że takie długie pozostawanie w smutku może się wiązać na przykład z takimi myślami rezygnacyjnymi, kiedy człowiek już traci chęć, sens życia i faktycznie jest to sytuacja niepokojąca. Niepokojące jest też sięganie po wszelkiego rodzaju substancje psychoaktywne czy alkohol. Są to takie momenty, kiedy faktycznie warto zwrócić uwagę i zwrócić się o pomoc do specjalisty. Czy takie typowe pocieszanie osoby, że będzie dobrze, że weź się w garść, że dasz radę, czy to jest dobre postępowanie?
Niestety nie jest to dobre postępowanie. Może nawet być potraktowane jako lekceważenie. Jest to taka postawa, która znowu jest związana z takim bardzo współczesnym dzisiaj, można to nazwać terrorem optymizmu, że bardzo szybko chcemy przynieść ulgę. Oczywiście rozumiem, że jest to podyktowane dobrymi chęciami, ale bardziej pomaga osobie pomagającej niż tej, która ma uzyskać pomoc, bo pomocne jest pozwolenie jej na przeżywanie wszystkich stanów emocjonalnych. No. Niezbyt logiczne jest oczekiwanie, że po tak trudnej stracie, po takim trudnym doświadczeniu, no, stracie najbliższej osoby, szybko weźmiemy się w garść. To oczywiste, że potrzebujemy czasu i jakby no, potrzebujemy towarzystwa, które z nami w tym trudzie i cierpieniu będzie, wytrwa. W takim razie w jaki sposób możemy mądrze takiej osobie pomagać? Tak jak wcześniej powiedziałam, najważniejsze jest towarzyszenie. Zwracanie uwagi, aktywne słuchanie, może czasami jakieś takie, ale bardzo lekkie namawianie do aktywności, wyciąganie z domu, chociaż nie chcę, żeby to było źle zrozumiane, bo momenty takiego smutku, izolacji w żałobie są też w porządku. Myślę, że to, co dzisiaj jest ważne, to znowu wrócę do takiego aspektu nienadmiernego diagnozowania, nie patologizowania rzeczywistości. Są to reakcje normalne i najważniejsze jest, żeby dać im czas, żeby osoba, która przeżywa żałobę, mogła ją właśnie przeżyć. A co w przypadku, kiedy mamy osobę, która pogrąża się w żalu i nie chce przyjąć żadnej pomocy? Wszystko będzie zależało od natężenia. Jeżeli faktycznie widzimy, że już bardzo długo zostaje w domu, izoluje się, może nawet jest agresywna, i to rozkłada się w czasie, długotrwale. Jeżeli zgłasza nam, że no, straciła chęć życia, to wtedy należy się udać do specjalisty, zasugerować specjalistę, bo oczywiście sami nie udamy się za tą osobę, więc to będzie pomocne, żeby powiedzieć, słuchaj, myślę, że dzieje się u ciebie coś niepokojącego, że trwa to już długo, martwię się o ciebie. Myślę, że powinieneś iść do psychologa. Czy taka nieustająca żałoba może doprowadzić do powstania patogennych stanów psychicznych? Może doprowadzić, chociaż ja proponuję, żeby spojrzeć na to szerzej, że żałoba ma taki potencjał, żeby się patologizować, jeżeli wcześniej nie mieliśmy zasobów. Jeżeli popadamy w kryzys, a nie mieliśmy nawet sieci wsparcia w najbliższych, w lokalnej społeczności, nie byliśmy aktywni, to faktycznie, jeżeli przyjdzie taki kryzys, że stracimy najbliższą osobę, to stracimy praktycznie wszystko, co miało dla nas sens. I może dojść oczywiście do depresji, do zaburzeń lękowych, do uzależnień. Może się ona w ten sposób skończyć, ale to zależy od wielu czynników i nie chciałabym tutaj też straszyć. Do tego dochodzi naprawdę niezmiernie rzadko. A co kiedy zostajemy na świecie sami, kiedy odchodzi osoba, z którą przeżyliśmy kilkadziesiąt lat? I jak wtedy nauczyć się samodzielnie żyć? No właśnie, warto by o tym pomyśleć wcześniej, żeby mieć swoje pasje, zainteresowania, swoje życie. Nie lubię tego powiedzenia, że jesteśmy nawet dwoma połówkami. Każdy człowiek stanowi całość, odrębną. I oczywiście jest to straszna strata śmierci najbliższej osoby, czy bliskiej nam osoby. Ale jeśli mamy wcześniej zasoby, to nie będzie nam tak trudno. Ważne jest też to, o czym mówiłam na początku, czyli korzystanie z lokalnej sieci wsparcia społecznego, w ogóle ze wsparcia najbliższych. Niekoniecznie jest to taka pomoc, że my musimy zwracać się z konkretną prośbą. Ważne jest też to, że mamy tak zwane wsparcie spostrzegane, że ja wiem, że gdyby działo mi się coś złego, to mam takie osoby, do których mogę zadzwonić i udzielą mi pomocy. W przypadku, kiedy szukamy już pomocy, do kogo możemy się zwrócić o taką pomoc? Najpierw proponuję do najbliższych. A jeśli ma Pani na myśli specjalistę, to chciałabym mieć tutaj wachlarz różnych poradni, które mogę wymienić, ale jesteśmy w takim kryzysie ochrony zdrowia psychicznego, że tych miejsc jest niestety coraz mniej albo niestety nie są w sferze publicznej ochrony zdrowia, ale nadal takie miejsca są i taką osobą, specjalistą, do którego możemy się zwrócić, jest chociażby psycholog kliniczny. W pierwszej kolejności, myślę w drugiej, dopiero lekarz psychiatra, ponieważ w pierwszych fazach żałoby
na przykład przyjmowanie farmakologii może nie być pomocne, bo może działać jak zamrażarka objawów, nie pozwolić nam na takie emocjonalne odreagowanie. Oczywiście lekarz-psychiatra też jest ważnym specjalistą, ale dopiero w takim momencie, kiedy dzieją się te niepokojące rzeczy, te najbardziej niepokojące, o których wcześniej mówiłam, czyli dochodzi do nadużywania alkoholu, do zaburzeń lękowych, do zaburzeń depresyjnych i trwają one, znaczy to obniżenie nastroju trwa naprawdę bardzo długo, czyli powiedzmy, że normalnie diagnozuje się depresję po 2 tygodniach, no to tutaj, jeżeli żałoba jest takim stanem, że nastrój jest obniżony, w związku z reakcją na nienormalną sytuację, no to będzie to powiedzmy około miesiąca takiej poważnej izolacji. Pani Marto, podsumowując naszą rozmowę, wspierajmy mądrze. Nie bójmy się prosić o pomoc specjalistów. To będzie taka najlepsza puenta. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę i spotkanie. Było mi bardzo miło. Tym bardziej, że mam przyjemność po raz drugi rozmawiać z Panią na ważne ludzkie tematy. Myślę, że ważne nie tylko dla seniorów. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu. A Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejny program zapraszamy 12 lutego przyszłego roku. Do zobaczenia.